Cześć, jestem Kalia Takanom, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz wartość wyrażenia. I tutaj sobie to od razu zamienimy. To jest 4 razy 3. Czyli będziemy mieć u góry 2. Pierwiastki z 3. Odjąć 5. Tutaj będziemy mieć wynik ujemny. No to zmieniamy znaki na przeciwne. Tutaj wynik będzie dodatni, czyli przepisujemy tak jak jest. Żeby tutaj cokolwiek zrobić, będziemy musieli to wszystko zamienić na wspólny mianownik, ten, czyli będziemy każdy z tych składników tutaj rozszerzać górę i dół przez ten mianownik. Tutaj mamy 2 razy 1, 7, no to tutaj jest wynik, będzie ujemny. Czyli mamy minus 2 pierwiastków z 3 plus 5. No i zamieniamy tutaj to wszystko. To jest ta czwórka i u góry i na dole będziemy mieć tamten mianownik. To jest, tak jak mówiłam wcześniej, rozszerzanie ułamków, bo to z tym daje 1. To jest po prostu 4, tylko w innym zapisie. Tu mamy minusa. I to jest ta sama akcja. Żebyśmy to wszystko mogli wpisać w jeden mianownik. Dobra, no to tu. Mnożymy to z tym, to z tym. Tutaj też sobie wymnożymy, tylko już razy minusa, żeby potem nie zmieniać tych znaków na przeciwny. Minus 4 pierwiastki z 3. Dodać 8. Dodać 3. Ale odjąć 2 pierwiastki z 3. Redukujemy górę. Tu jest minus, tu jest minus, tu jest minus. A tutaj mamy same plusy. A tutaj musimy wyciągnąć ósemkę przed całość. Żeby tak, tego mieć to, tego to. To nam się skróci. No i mamy po prostu 8. I z tego mamy liczbę dodatnią. No to tu jest odwrotnie, będzie ujemna. Mieć minus 2 pierwiastki z 5 plus 4. Czy to jest dokładnie to samo? A tutaj najpierw musimy wymnożyć. Tutaj mamy wzór skróconego mnożenia. Czyli mamy tak. Tutaj mamy 16, minus 16 razy 2,2, czyli 36 będzie liczbą dodatnią, to możemy sobie to dać tak. Dobra, no to wyliczamy. 4 razy 2 to 16, odjąć. 2 razy 4 to jest 8, razy 2, no to 16. Pierwiastków z 5, dodać 2 razy 2, znaczy 2 do drugiej to jest 4, razy pierwiastek z 5 do drugiej to jest 5, czyli to będzie 20. No i zobaczymy, patrzcie, tutaj to, to to, a 16 do 20 to jest 36. Czyli mamy tak. A to będzie po prostu 1.
I teraz mamy podpunkt C. I tutaj nie będziemy mieć żadnego wzoru skróconego mnożenia, bo się znaki nie zgadzają. No to będziemy sobie to po prostu wymnażać. Lecimy to z tym, to z tym, to z tym, to z tym. Albo możecie minusa dać przed pierwszy nawias. A jest tak czy siak tyle samo, dużo kroków. Ok, tu będzie 2 pierwiastki z 18. To się potem rozbije. Potem z tego mamy minus 6. Teraz z tego będziemy mieć minus 4. Zapiszę na razie pierwiastek z 9. A tutaj plus 2 pierwiastki 3 z 18. Dobra. Dół to po prostu tyle. Nic z nim nie wykombinujemy na razie. Dobra. Czyli tak, tu jest 2, 4 razy 3. Będziemy mieć 4 pierwiastki, bo 2 dodać 2. Pierwiastki jest 18, czyli 9 razy 2. To zaś zrobimy w kolejnym kroku. Odjąć minus 6. Odjąć 12, to jest minus 18. Z tego będzie 3, czyli 4 razy 3 to jest 12 pierwiastków z 2. Odjąć 18 na 2 pierwiastki z 2 minus 3. Dobra, no to to jest 1, 4. 12 razy 1, 4, no to tu jest 8, 4, 2, 1, wychodzi 16. Czyli wynik jest ujemny, będziemy zmieniać znaki na przeciwne. Minus 12 pierwiastków 2, dodać 18. Na 2 pierwiastki 2 odjąć 3. Dobra, czyli na bank tutaj coś z minusem musimy dać. Żeby nam tu wyszło 2, no to musi być 6, ale spoko, bo 3 razy 6. Dobra, czyli tu dajemy 6, ale na minusie. Żeby nam wyszło 2 pierwiastki z 2 plus 3. Nie, minus. Bo minus z minusem w mnożeniu dają plus. Tak to mamy. Na 2 pierwiastki z 2 minus 3. No to to się skraca i mamy minus 6. Dobra. Tutaj widzę, że jest ta sama akcja. Tylko tu działa wzór skróconego mnożenia. Może sobie przypiszemy to pod spodem. I mamy tak. Z tego będzie a kwadrat, czyli 5. Odjąć b kwadrat, 2 do drugiej to jest 4 razy 2, 8. Na dole tutaj to zamienimy, to tutaj wzoru skróconego mnożenia nie ma. A po drugie najpierw musimy tutaj to ustalić. Tu jest wartość dodatnia, tu jest wartość ujemna, to dopiero się pewnie wyklaruje na tym etapie. Ok, tu będziemy mogli sobie zmienić szyk, a tu nic. To czeka, aż tamto machniemy. Tutaj z tego wychodzi minus 3, ale będzie 3. Tutaj tą kolejność, że najpierw pierwiastek z 5 minus 1. Aha, to jest po prostu do kwadratu. No, to jest to do kwadratu. Dobra. No to, żeby nie było, że ktoś mi tutaj nie rozumie, co tu się wydarzyło, mamy tak. To jest znowu do przepisania. No i jadę tutaj ten dół. Liczę na to, że będzie taki sam. 5 do, czyli pierwiastek z 5 do drugiej to jest 5. Potem jest minus 2ab.
I dodać jeden. No elegancko. O to chodziło. Tu mamy trzy. Sześć. Odjąć dwa pierwiastki z pięciu, a jednak nie będzie tak wspólnego mianownika. Tu trzy. Sześć. Dodać dwa i pół. No nic. No to trzeba górę, dół wymnażać. Macie to w pamięci. Mi się tutaj to nie zmieści. No chyba, że zrobimy tak. Ok. No i wlatujemy tu. Mamy tu trójkę. U góry mianownik z tego drugiego. Na to, co tu było, tylko trzeba to wrzucić teraz w nawias razy mianownik z tego drugiego. Dodać. Teraz tutaj to trzy razy mianownik z tego pierwszego. Mianownik, który tutaj jest, też wrzucamy do nawiasu razy to. Ojej, dobra. No to jednak gumujemy. I teraz tak. Mianowniki mamy napisane odwrotnie, ale to się nic nie dzieje, bo mnożenie jest naprzemienne, więc oczywiście wyjdzie nam tutaj to samo. A góry musimy sobie wymnożyć. Będziemy mieć tak 18, dodać 6 pierwiastków z 5, z tego jest 18, ale odjąć 6 pierwiastków z 5. To teraz ten dół. Pierwszy do kwadratu, drugie do kwadratu, no to 4 razy 5 to jest 20. Tego nie ma. Wyszło nam 36 na 16. Skrócimy sobie przez 4. No i wyciągniemy całość. Mamy to. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I już.